Agatki, Agatki i Moniki. Dziewczyny, nasz stół dzisiaj suto zastawiony, można powiedzieć. Tak, właśnie. Dużo jedzenia i jakieś przedziwne kolory. O co tu chodzi? Tak, wytłumaczę wam. Losujemy kolor. Na przykład wypada mi brązowy. I wybieram sobie z brązowego jakąś rzecz, którą do zjedzenia. Chcę zjeść. Takie. A później tej rzeczy już nie ma. Już tak, nie ma. Właśnie. Tylko jedna osoba może zjeść jedną rzecz. Są rzeczy pyszne i są mniej pyszne, tak? Więc każdy, kto tam zaczyna jakiś kolor, to na pewno będzie miał łatwiej, bo będzie miał do wyboru więcej i będzie miał więcej takich właśnie lepszych rzeczy. I będzie zjadał te lepsze na początku. Nie gadajmy więc, tylko bierzmy się do roboty. Przypomnijmy tylko, że nasz drugi kanał to... No to gramy! Na który was serdecznie zapraszamy, a więc do dzieła! Dobra, kochani, a więc jako pierwsza losuję ja kolorek. Nam w tym pomoże, uwaga. Jest to kolor biały. Jakie mamy białe jedzenie? Białe jedzenie mamy czosnek marynowany, śmietanę, ser feta, selera i kaszę manną. Tylko nie taką ugotowaną, tylko taką w proszku. Wow, no więc pyszne rzeczy. Monika, co losujesz jako pierwsze? Co sobie wybierzesz, bo tu się nie losuje? Myślę, że ten ser feta. Dobra, ser feta. Dobry jest w sałatkach, ale... Dobra. Czy ktoś je tak sam ser feta? No nie wiem, on jest taki dosyć słony, więc lepiej by było z czymś zjeść. Dobra, jem. Jak wrażenia? Ła, tak strasznie zakleja buzię. Jest taki słony. Ale punkcik jest, bo zjadłaś. Oczywiście można zrezygnować z jedzenia niektórych rzeczy, ale wtedy nie ma punktu. A tutaj właśnie mamy punktację. Kto najwięcej zdobędzie punktów? Monika ma już zaliczony pierwszy. Agatka teraz losuje na kole fortuny. Losujemy. Jaki kolor? Kolor brązowy. Agatka brązowe. A z brązowych rzeczy mamy? Z brązowych rzeczy mamy kakao, czekoladę, takie pieczywo chrupkie, pumpernikiel, no też jest to rodzaj pieczywa. Właśnie, ja myślałam, że mam Pampers. No nie. I jabłka wędzone, takie jeszcze kojarzy nam się ze świętami i kompot. No właśnie, Agatka, którą rzecz wybierasz? Która ci się wydaje dobra? Nie, no to chyba oczywiste. Dobra, czekoladę. No słuchajcie, tutaj można w ciemno nawet dać Agatce punkt, no bo przecież czekolada to jest rzecz, którą zjadamy bez problemu. Mamuja, losuj teraz ty, Agatka, punkcika, a ty losuj. Zazdroszczę ci tej czekolady, Agatka. No. Teraz ja. Koło fortuny się kręci, ciekawy jaki kolorek. I... Czerwony, słuchajcie. Czerwony. A jakie mamy czerwone jedzenie, mamunia? Czerwone mamy całkiem fajne. Super. Mamy dżem wiśniowy, żelki, pomidorki, paprykę i koncentrat. No, więc chyba tutaj nie ma zbyt jakichś takich złych rzeczy, niedobrych, więc czerwony kolor jest szczęśliwy. Mamunia sobie wybrała sobie żelka. Żalusia, no to pewnie. Ona sama jest czerwona, ma czerwoną taką. Dobra, pierwsza runda zaliczona, każdy po jednym punkcie. Teraz Monika. Rozpoczynamy rundę drugą. Monika losuje, a wy słuchajcie, kibicujcie Monice, żeby wybrała jakiś fajny kolor sobie. Ja już losuję. Jest to kolor... Zielony! Słuchajcie, tu jest zielona karteczka i zielone produkty. Jakie są zielone produkty? No to mamy miks sałat, ogórek, oliwki, limonka i takie cukiereczki zielone pudrowe. Monika, co wybierasz? Ja bym chciała spróbować w sumie tą limonkę. Dobra. Ja chyba wybiorę limonkę. Dobra, limonka. Żeby to nie było takie, wiecie, takie zwykłe, że tylko słodycze biorę. Komuś i tak to się w końcu musiałoby trafić. No dobra, bierzemy. No, tak. No to bierzemy. Zielona limonka już jest pokrojona, Monika. Nie pachnie bardzo. Monika próbuje. Dobra. No i proszę bardzo. A mam bardzo. Cało tak zjeść? No tak. I ten środek wybierzemy. No środek, ten no właśnie. I właśnie twoje emocje, twoje wrażenia. Ale dobra, słuchajcie. Ona jest bardzo dobra. Monice bardzo posmakowała limonka, troszkę podobna do cytryny. Trochę jak cytryna, ale taka słodsza. Zawsze mi się wydawało, że limonki są właśnie takie kwaśniejsze niż cytryny. No ale brawo dla Moniki, Monika ma punkt. Agatka losuje. Będzie to kolor, uwaga, pomarańczowy, czyli za każdym razem jest inny kolor. Co mamy pomarańczowego, Mamunia? Pomarańczowo mamy marchewkę, mandarynkę, chipsy o smaku żeberek, mamy ajwar łagodny i pigwę. No. Pigwę taką marynowaną, którą się dodaje do herbaty. Myślę, że Agatka weźmie pigwę. Nie, ja chcę marchewkę. Marchewkę? Więc spoko. No, proszę bardzo, częstować się marchewką. Ale to jest przygotowane. Malutki kawałek. Nie, musisz cały.
No, Agatka zawsze lubi żarty. Da radę ugryźć? Spoko, jest punkcik dla Agatki. Dobra, a teraz... Agatka chrupie jak zajączek. Tak jest, a teraz mamunia. Teraz ja. Zaczynam losowanie. I kolor... Zielony! Zielony! Czyli tak jak ja. Tak, już był kolor zielony. Mamy oliwki, ogórek, takie pastelki i sałatka. Co mamunia wybiera i co zje? Ja się troszkę zasłodziłam tymi żelkami, więc może takie cierpkie oliwki będą dobre. Wow, oliwka. Mamunia jest odważna. Tak. Oliwia! Ja... Nie jestem odważna, bo lubię oliwki. Dobra, a my pozdrawiamy Oliwkę. Czyli koleżankę Moniki. Dobra. Tak, i wszystkie oliwki, które nas oglądają. No tak, tak. No. Mamunia, zobaczcie, nawet się nie skrzywiła. Jak ona to robi? I co, dobre jest? Dobra. Znaczy oliwki trzeba lubić, tak jak każdą rzecz, no taki ma specyficzny smak, tak jak serfeta. O, podobne jest trochę do serafina. Dobra, ale najważniejsze, że punkcik zaliczony. Teraz Monika kręci kołem fortuny i zobaczymy, jaki kolor jej się trafi. Już się nie mogę doczekać. Mam kolor, uwaga, uwaga, żółty! Z żółtego mamy wegetę, cytrynę, mango, taki serek żółty obdzierany i masło. I masło. A Monika myślała, że to nie, to mango. Dobra, mango. To jest mango, żółte mango. No. No to ja poproszę to mango. Mango, dobra. No Monika, czy mango... Ładnie pachnie. Ładnie pachnie. Czy będzie ci smakować? Czy dasz radę to zjeść? I powiedz nam, jak to smakuje? Ej, w sumie jest bardzo dobre. Właśnie, należy jeść jak najwięcej owoców. Przepyszne. Ale takie chyba jest cierpkie, takie troszkę taki smak ma, taki mdły, nie? Trochę tak i przypomina mi... Ziemniak. Jakiś inny owoc. Ziemniaka. Ananas? Słuchajcie, o, ananas mi przypomina. Aha, no dobra, ale najważniejsze, że punkcik dla Moniki jest. A teraz kręci kołem fortuny. Agata! Agata, nasza najmłodsza zawodniczka. Agata losuje. Spinarix. Był przez chwilę biały, ale zmieniło się na brązowy, słuchajcie. Kolor brązowy. Mamy chlebek taki. Mamy tutaj takie pieczywo chrupkie i jeszcze kakałko. Którą wybierasz, Agatko? Dobra, ja na pewno nie wybieram tego, wybieram kakao. O, tego nie chcesz? Nie, bo ja chcę innego. A, Agata chce próbować. No ale w sumie kakao chcę tam próbować, no ale proszę. No uwaga, Agatka próbuje. Chyba... Oj, 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 oj. O nie! Straszne, to było straszne, słuchajcie. Popić. 112 pomocy. 112 pomocy, no słuchajcie, znęcamy się tu trochę nad naszymi dziećmi. Challenge'ach. No ale dzięki temu dzieci wiedzą, jaki smak mają różne produkty. No właśnie, wszystkiego. Agatka, dobra, to może tak nie za bardzo. Oj nie, chyba niedobre. Wiem, co one czuję. No dobra, słuchajcie. Nie polecam. Tak, brawa dla Agatki za odwagę i punkcik oczywiście przyznany jak najbardziej. Tak, dobra, bardzo byłaś dzielna. Mamusia kręci. Dobrze, kochani, teraz ja losuję. Tak, coraz mniej produktów. Tak. I uwaga, kolor? Brązowy! Brązowy, zielony brązowy. O, mama chciała. Tak, ja chciałam pumperniklu spróbować. No dobra, proszę bardzo, Monusiu. Monika, co ci to przypomina? Końskie? Końskie... Odchody, tak? Przepraszam, ja to będę jadła. Dobra, mamunia sobie ułamała kawałeczek, proszę pumpernikla. Bardzo. No i czy pójdę? On bardzo ładnie pachnie, tak słodko, miodowo, tak jak jakieś ciasto po prostu, jak piernik. No to jemy, próbujemy. I co? Dobre? Dobre! Bardzo dobre, słuchajcie, i punkcik też zaliczony. Milka jest całkiem inna niż przy ostatnich kwaśnych rzeczach. No właśnie. Mamunia, zaliczony punkt, a Monika kręci. Uwaga, kręcimy kołem. Kolor, uwaga, biały w ostatniej chwili jest ostatnia rzecz z koloru białego, czyli czosnek. Pyszny czosnek. Czosnek marynowany. Skusisz się, czy rezygnujesz? Ale jem. Nie dostaniesz. Ja jestem twarda, ja jem. Bo ja nie chcę przegrywać, bo wy macie wszystkie punkty. Tak. No to nie, no proszę to... bardzo. Cały słoik czosnków dla siebie. To jest taki sos czosnkowy. Dobra. No, przecież ty lubisz sos czosnkowy, lubisz takie rzeczy, dobra. Więc... Ale cały muszę zjeść? No próbuj. No spróbuj cały. I opowiadaj, jak smakuje wszystko. Oj, 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 słuchajcie. Oj, będzie dobrze, czy będzie niedobrze? Nie pominie. Pominie, widać, że nie jest za dobrze. Nie jest najgorzej w sumie. O, udało się. W sumie dobry nawet. Słuchajcie, no znowu punkt zaliczony. Dobre, aż takie słodkie. No to chyba po prostu tutaj zbyt dobre rzeczy przygotowaliśmy, bo jak na razie wszyscy zaliczają punkty. Ale czasem wydaje się właśnie, że coś jest takie niedobre i nigdy by się tego nie spróbowało, a właśnie w tych challenge'ach mamy takie rzeczy i się spróbuje i czasem czy... No właśnie, zje. Zaczyna. Tak. O, dzisiaj codziennie jem czosnek. Agatka, losujesz. Uwaga, jaki kolor? Kolor żółty! Żółty, masło albo serek?
Masło? Ty jesteś odważna. Jesteś niesamowicie odważna. Dobra, jemy masełko, proszę bardzo. Tyle masełeczka, popatrzcie jak mało. Nawet nic nie poczuję. Masło jest takie... No, byle tylko spróbować. No i co? Czy samo masło jest dobre? Ble. Ble! Ale... Ja tam lubię samo masło. Ej, dobra, bo ja chyba nic nie czułam. Byłaś. Ja to mega szybko to... No to byłaś bardzo odważna. Tak, Agata jest bardzo odważna. Dzisiaj może wybierać rzeczy takie dobre, których smak zna, a wybiera wszystko takie nieznane. Dobra. I punkciki oczywiście przyznawane są w każdej konkurencji. Dobra, teraz mamunia. Mamunia losuje. Już biały kolor z koła fortuny jest oczywiście usunięty. I za każdym razem, jak będziemy już mieli wszystko zjedzone, to będziemy usuwać. Zielony. Zielony kolor. Mamy ogórek albo sałatkę, więc dla mamy chyba nie będzie żadnego problemu. Biorę sałatkę. Zielona sałatka dla króliczka takiego, jakim jest nasza mamuśka. Tak. Bez problemu, zaliczony punkt. Monisia kręci kołem fortuny. Dobra. Co się przytrafi Monice? Kolor... Czerwony! Z czerwonego koloru i dużo rzeczy jeszcze zostało. Papryka, koncentrat i pomidorek. Monika? No ja weź pomidor, bo ja nie chcę. Czego nie lubisz? No wszystkiego. Nie no, w sumie no pomidorki i paprykę lubię, ale chyba ja chyba wybieram paprykę. Papryczka. Kawałek papryki. Monika kosztuje i oczywiście zdobywa punkt. A teraz Agatka. Czy znowu będzie odważna i czy znowu porwie się na coś niesamowitego? Losujemy, Agatko. Dobra. Brązowy! Ostatnia rzecz została z koloru brązowego, czyli taka, nazywamy to dykta, a to tak naprawdę pieczywo chrupkie. Tak, Agatka wylosowała aż 3 rzeczy z brązowych rzeczy i wylosowała chyba 2 z białych. No właśnie, ona jest bardzo odważna. Ja, wiecie jak ja najbardziej chciałam? Na radę? No bez problemu, słuchajcie. Najbardziej chciałam pomarańczowa, ale ani razu nie miałam pomarańczowego. No dobra, teraz mamunia. Mamunia losuje. Jaki kolor się mamuni wylosuje? No, zaraz zobaczymy. Zielony. Pomarańczowy. Pomarańczowy, tak jest. Czyli mandarynka albo taka ajwar, tak? Tak. Albo to, co to jest, mamunia? Pigwa. A pigwa, no to co bierzesz? Pigwę sobie podjadam, ale taki ajwar z chęcią spróbuję. To taka pasta warzywna po prostu. No, uwaga, kibicujemy mamuni, żeby zdobyła sobie punkt w tym, w tej swojej rundzie. Dobre? Dobre czy niedobre? Da radę zjeść? Dobre. Taka zmiksowana papryka z bakłażanem. Także bez smaku trochę. Ale punkt jest. Ale okej, punkt jest. Teraz ja kręcę kołem fortuny i uwaga, uwaga, jaki kolor? Czerwony. Czerwony, tak. Czyli pomidorek albo pomidorek, tylko zmielony. Chyba ten pomidorek pierwszy. Zwykły, taki po prostu żywy. Niezmielony. No to proszę bardzo. No chyba tutaj bez problemu. Ble. Czyli... Nie lubię samego pomidora. Rezygnujesz, tak? Nie rezygnuję. Zdecydowała się, mimo że nie lubi. Słuchajcie... Lubię pomidory. Ale z czymś, tak? Do kanapki jakieś, a tak samemu, no tak, sam, no tak. Sam pomidor to może nie jest. W ogóle większość tych rzeczy tutaj samych jest po prostu niedobra w jakichś zestawieniach z surówkami czy do jakichś dodatków, no... Jest rewelacyjne. Wtedy jest rewelacyjne i zjadliwe. No słuchajcie, tych rzeczy już bardzo mało mamy, teraz Agatka losuje. Agatka losuje teraz dla siebie produkt do spożycia, będzie to... Produkt w kolorze... Pomarańczowym! Słuchajcie, czyli mamy tutaj mandarynkę i... Pigwę. Pigwę. Tata cały czas zapomina, jak się to nazywa. No właśnie. Ej, ja chcę mandarynkę. Mandarynkę, no, dobra, wiesz mandarynkę. Czy Agatka zdobędzie punkt? Ekstremalnie trudne zadanie, słuchajcie. Czy Agatka zje mandarynkę? No, oczywiście, że zjadła. Chyba to było dość pewne. Banalne. Mamunia losuje. Losowanko, losowanko, jaki kolor się przytrafi? Kolor... Czerwony, słuchajcie, czyli jest tutaj... Tak, zmielony pomidorek został dla mnie. Tak, koncentrat pomidorowy. Tak. Kibicujemy mamusi. Mamusia ma bardzo ciężką rzecz do zjedzenia. Bardzo taki, no, dość specyficzny produkt. Koncentrat nie jest dobry. Ale udało się i punkcik zaliczony, no słuchajcie. Została ostatnia runda i zaczyna tą rundę Monika. No i mamy 3 kolory zostały. Żółty, zielony i pomarańczowy, a Monice wylosował się zielony. Ogórek, ogórek, zielony ma... garniturę. Tak. No i Monika, czy uda się zjeść ogórek? No bez problemu, słuchajcie. Punkcik, oczywiście jeden zaliczony. Agatka tym razem losuje kołem fortuny. Serek czy pigwa? 2 kolory zostały. Wylosował się pomarańczowy, czyli pigwa jedna. Pigwa, Agatko.
chciałaś serek, ale jest pigwa. Czy agatce uda się zjeść pomarańczową pigwę? Oto jest pytanie, oto jest najważniejsze pytanie tego programu. Uwaga! I co? Jak? Dobre! Jaki smak? Strząsnęło troszeczkę agatką, ale... Co czujesz? Czujesz coś dobrego? Czy dobre. Ale dobre, powiedziała Agatka. A jakie zdrowe, pigwa ma bardzo dużo witamin. No właśnie. Najpierw trochę kwaśne, ale później jakie dobre, takie słodkie. Słodziutkie. No słuchajcie, dobra, więc ostatnią rzecz to już nie musimy losować, bo ostatnia rzecz to jest ten serek. Mamusia zje ten serek. Jest to taki serek obdzierany, więc je się go. W taki sposób. I bez problemu mamusia zalicza punkci. Dobry? Niam, niam, niam. Jak się okazuje, challenge nie był trudny, wszystkie dziewczyny zjadły wszystko, co było na stole, więc każda zaliczała tą samą ilość punktów. Zostały tylko plakietki z kolorami, tak jest. Reszta wszystko zjedzone. Czyli... Ej, teraz. No właśnie, czyli remis, słuchajcie, remis, remis. My się z wami żegnamy, pamiętajcie, żeby wbijać na nasz drugi kanał. No to gramy! Klikajcie w miniaturki filmów, które teraz widzicie na ekranie. Oglądacie inne filmiki na kanale Figi Miki, Agatki i Moniki. Odwiedzajcie nas także na Facebooku i na Instagramie. Subskrybujcie ten kanał. Dzwon!